W socjalistyczny sposób możemy przejąć wszystko. Miasto może utrzymywać każdy budynek. Kwestia tylko decyzji. Paru osób z komisji. Proszę Państwa, jak czytamy na profilu facebookowym Przeglądu Konińskiego, Konin coraz bliżej przejęcia ośrodka. Kiedy odpoczniemy na miejskiej plaży, jak to brzmi, miejska plaża, taka niczyja, ona sobie jest, ona w ogóle nie ponosimy żadnych kosztów, to wszystko będzie oczywiście za darmo. Taki gryps socjalistyczny z dawnych czasów. Radni Komisji Infrastruktury dali zielone światło do przejęcia przez miasto ośrodka szkolno-wypoczynkowego Przystań Gosłowica, który należy do Konińskiej Elektrowni. Jakim cudem, proszę Państwa, przejmuje to miasto? Jakim cudem w ogóle to wszystko się dzieje? Nie stać elektrowni Konin na utrzymanie takiego ośrodka, a będzie stać nas, mieszkańców, wszystkich podatników? Otóż kolejny socjalistyczny pomysł radnych, zaradnych, takiej grupki kilku osób, która o tym decyduje, poda to oczywiście do przegłosowania przez radnych. Radni oczywiście przegłosują, ponieważ podejrzewam, że ten socjalistyczny taki rytm cały czas w Radzie Miejskiej się toczy, ale nikt nie zastanowił się, że właśnie w ten sposób można by sprowadzić inwestora, który przejąłby ten ośrodek i płacił tutaj podatki. Niestety, będzie to wyglądało w ten sposób, że kolejne osoby zatrudnione do budżetu będą obsługiwać to wszystko, będą tam pracowały, ale podatnicy, wszyscy mieszkańcy będą musieli się na to złożyć. Znajomi Królika będą pracować w tym ośrodku. Nie mówię, że będzie tutaj dochodziło do zaniedbań, ale nie tędy droga. Można by to wszystko właśnie sprywatyzować, wypuścić na wolny rynek, złożyć ofertę i niech to ktoś prywatnie to prowadzi, ale nie. Prościej jest przejąć przez miasto. Kolejne koszty, ale kolejne osoby, królika, które będą głosowały właśnie na tego, a nie innego kandydata na prezydenta, na tego, a nie innego radnego. To wszystko ma swoje uzasadnienie polityczne i to wszystko. Całe koszty poniesiecie wy, mieszkańcy, podatnicy. Kto mądrzejszy otwiera spółkę w Wielkiej Brytanii, mieszka tu w Polsce i nie płaci w Koninie podatków. Do zobaczenia. Na plaży.